Jestem operatorem kombajnu klas 770 i dzisiaj jesteśmy tutaj na polu, kosimy kukurydzę odmiany Chianti. Kukurydza jest bardzo dobrze, sypie około 15-17 ton, tylko że warunki są bardzo ciężkie. Po prostu jest mokro i kombajn na kołach, na zwykłym ogumieniu bardzo ciężko ma tutaj mucić. Nazywam się Paweł Agroman, jestem pracownikiem firmy AgroAS. Jestem operatorem kombajnu gąsienicowego. Dzisiaj kosimy kukurydzę o nazwie Chianti. Jest to dobra odmiana, wydajna. W tym roku bardzo ładnie sypie. Jeździłem też kiedyś kombajnem kołowym, bez gąsienic i jest bardzo wielka różnica. Te gąsienice są lepsze, nawet jak i w mokrym terenie i suchym, bo jak jest sucho, to lepiej kombajn, bardziej tak płynnie jedzie, zachowuje się płynniej niż kołowy. To jest ten plus. I mniej ziemi ubija, też gąsienica ona bardziej jest rozłożona. No a najlepiej to się właśnie sprawdza na mokrych terenach, to już jest... Jeszcze się nie zdarzyło, żeby się utopił.